Witajcie. Jaka jest relacja Kościoła do Izraela i Izraela do Kościoła? To temat sam w sobie, prawda? Jest to temat, który każdy uczeń Jezusa powinien rozważyć sam dla siebie i mieć go dobrze poukładanym w głowie. Ale jest to również temat, bez którego nie można zrozumieć Księgi Objawienia, nie można zrozumieć tego, co się jeszcze wydarzy. Z mojego doświadczenia, gdy zapytam ludzi, którzy deklarują się jako wierzący o relacje Kościoła i Izraela, to najczęściej otrzymuję jedną z dwóch odpowiedzi: że Kościół zastąpił Izrael, lub po prostu nie wiem. Drugą odpowiedź oczywiście zostawmy. Ale to, że Kościół zastąpił Izrael, nie tylko jest odpowiedzią pojedynczych ludzi wierzących. To nurt w teologii, który nazywa się teologią zastąpienia lub teologią zastępstwa. Mówi ona w największym skrócie, że Żydzi nie są już wybrani przez Boga i Bóg nie ma już wobec nich żadnych planów. Kościół zastąpił Izrael ze względu na jego, czyli Izraela, nieposłuszeństwo. Testamentowe obietnice dla Izraela są teraz obietnicami dla kościoła. Brzmi dobrze, prawda? Ale czy to prawda? Czy tak mówi słowo? Ależ nie. Kościół nie zastąpił Izraela. Kościół nie odbiera Izraelowi żadnej z niewypełnionych jeszcze obietnic. Kościół ma nowy cel i ma nowe obietnice. Trzeba też jasno stwierdzić, że kiedykolwiek Nowy Testament mówi o Izraelu, to mówi o Izraelu, a nie o Kościele. A kiedykolwiek Nowy Testament mówi o Kościele, to mówi o Kościele czyli, że Kościół to Kościół, a Izrael to Izrael. Ale wypowiedzmy teraz pierwsze fundamentalne stwierdzenie na temat związku Kościoła i Izraela. Otóż zarówno Izrael, jak i Kościół mają swój początek w Abrahamie. Cofnijmy się więc do początku, do powołania Abrahama, wtedy jeszcze Abrama, do powołania go przez Boga. Przypomnijmy tylko, że Bóg powołał Abrahama po trzech wielkich wydarzeniach opisanych w Księdze Rodzaju. Po upadku pierwszych ludzi w ogrodzie Eden. Po historii Noego i Potopie i po wydarzeniach Wieży Babel. Wieża Babel zaś to kulminacja tego, do czego doprowadziło pierwsze, w pełni zorganizowane królestwo Nimroda. Państwo, które w pełni ucieleśniało system myślenia tego świata, za którym stoi sam Szatan, przeciwnik Boga. W tym momencie historii Bóg zdecydował, aby znowu zacząć od początku, od jednego człowieka, a potem od jego rodziny. Bóg zaczyna wtedy swój lud, lud, który będzie narzędziem Boga w realizacji Bożego planu zbawienia świata i ponownym ustanowieniu na świecie panowania Królestwa Bożego. Sięgnijmy teraz po zapisy księgi rodzaju i zobaczmy, na czym polegał ten nowy Boży Początek. Na czym polegała nowa relacja Boga z Abrahamem. Bóg powiedział do Abrahama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki. Tak więc Abraham zostawił swoje życie i wyruszył w drogę, wiedząc tylko, że otrzyma jakąś ziemię i że zostanie ojcem wielkiego narodu. Za jakiś czas, na jakimś etapie wędrówki, Bóg pokazał Abrahamowi tę ziemię, mówiąc: Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś na północ, i na południe, i na wschód, i na zachód bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twemu na wieki. Ale Bóg nie tylko sprecyzował swoją zapowiedź w sprawie ziemi Bóg powiedział również intrygujące rzeczy na temat potomstwa Abrahama. A powiedział tak. I rozmnożę potomstwo twoje jak, i tu uwaga, proch ziemi. Także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Za jakiś czas, gdy Bóg zawarł z Abrahamem oficjalne przymierze, Bóg powiedział jeszcze na temat przyszłego potomstwa Abrahama takie słowa: Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak, i tu znowu uwaga, gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza. Podsumowując więc, Bóg obiecał Abrahamowi ziemię, to, że Abraham będzie ojcem mnóstwa narodów, a potomstwo Abrahama Bóg opisał na trzy sposoby. Jako proch, jako gwiazdy na niebie. Jako piasek na brzegu morza. Skupmy się właśnie na tych trzech intrygujących opisach potomstwa Abrahama. Każdy z nich na inny sposób opisuje fakt, że potomstwo Abrahama będzie liczne. Będzie bardzo liczne, ba będzie niepoliczalne. Jak wiemy, powtarzanie tej samej rzeczy kilka razy na różne sposoby jest biblijną metodą potwierdzania pewnej prawdy i pokazywania jej z różnych perspektyw. Ale czy te trzy opisy nie pokazują również natury różnych grup Abrahamowego potomstwa? Pozwólcie zasugerować Wam, że naturą prochu jest być wszędzie. Proch unoszony jest przez wiatr i wędruje razem z nim. I proch do tego nie pełni żadnej szczególnej funkcji, prawda? Więc proch symbolizować może potomków Abrahama, którzy się rozproszyli, tych, którzy stracili identyfikację i rozniesieni zostali po całym świecie, po których ślad jakby zaginął. Drugi z opisów potomstwa Abrahama to gwiazdy na niebie. A według słów Księgi Rodzaju gwiazdy na niebie służą do, aby świeciły nad ziemią i rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. Ciekawe, że Nowy Testament mówi, że to członkowie Kościoła, członkowie ciała Chrystusowego spełniają właśnie taką funkcję na świecie. Spójrzmy dla przykładu na te słowa. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła, foster na świecie. Greckie słowo światła, foster, oznaczają również słońce czy gwiazdy. Tak więc rolą Kościoła, który jest rządem Królestwa Bożego, jest między innymi świecić, rządzić. I ujawniać podział między dobrem a złem. W tym miejscu polecam materiał o greckim słowie eklezja, które w Nowym Testamencie opisuje Kościół. Jeśli ktoś nie zna znaczenia tego słowa, trudniej mu będzie zrozumieć niniejszy materiał. Zachęcam raz jeszcze link w opisie filmu. I wreszcie, trzeci opis potomstwa Abrahama to piasek na brzegu morza. Piasek oddziela ląd od morza, jest cały czas atakowany przez fale, ale trwa i wyznacza granice oddziela te dwa światy i jest to dla wszystkich widoczne. Czy Izrael nie był czymś takim przez całą historię? A jak wiemy z Biblii, czy jeszcze bardziej nie będzie czymś takim w przyszłości? I gdy teraz dalej się będziemy zagłębiać w ten temat, miejmy w pamięci te trzy obrazy, te dwa ostatnie opisy abrahamowego potomstwa, aby zobaczyć, czy nie reprezentują one właśnie Kościoła i Izraela. Bo teraz, właśnie, przejdziemy bodaj do najważniejszej rzeczy: do tego, w jakiej relacji oprócz wspólnego początku w Abrahamie Pozostaje Kościół i Izrael. W tym celu spójrz teraz na ekran, na pokazaną na nim grafikę, która, jak wierzę, może okazać się pomocna w zrozumieniu tej relacji. Dla porządku, w dalszej części materiału będę używał słowa Żyd, choć Żydzi to mieszkańcy tylko południowej części Izraela. Południowego królestwa, na które składały się głównie plemiona Judy i Benjamina. Materialnie więc słowo Żyd nie zawsze właściwie określa Izraelitę, ale ze względu na natychmiastowe zrozumienie słowa Żyd przez słuchaczy, pozostanę przy tym uproszczeniu. Na grafice u dołu ekranu widzicie ciemnopomarańczowy pas symbolizujący Izrael z Abrahamem jako ojcem narodu na początku jego drogi. Potem widzicie wielką postać symbolizującą ciało Jezusa, które wyrasta z Izraela, ale którego głowa jest na niebieskim pasie symbolizującym niebo u góry ekranu. Reszta ciała Jezusa znajduje się na ziemi, a na ciało to składają się postacie Żydów w kolorze ciemnopomarańczowym oraz postacie Pogan ludzi z narodów to postacie w kolorze fioletowym. Widzisz również dwie księgi, obie napisane przez Żydów: Stary Testament napisany przed pierwszym przyjściem Jezusa oraz Nowy Testament napisany po nim. Oczywiście w przypadku Nowego Testamentu wyjątkiem był Łukasz, który był Grekiem. To, co prezentuje ta grafika przez kilka tysięcy lat, było okryte tajemnicą. Bóg objawił tę tajemnicę na kartach Nowego Testamentu ustami Pawła, którego powołał też do zaniesienia tej wieści światu. Od tego momentu odkrywanie tej tajemnicy stale przewijać się będzie w naszym materiale. Paweł o objawieniu tej tajemnicy mówi tak. Przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. A w innym miejscu Paweł mówi, że Bóg od początku informował o tym Abrahama. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi. I potomkom, jako wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Pozwólcie, że to powtórzę. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Ale o co tu chodzi, zapytasz. Otóż hebrajskie słowo, które tu przetłumaczone jest jako potomstwo, to hebrajskie słowo zera oznaczające po prostu nasienie. Słowo, które jest co prawda w liczbie pojedynczej, ale oznacza też zbiorowość, a w konsekwencji może też oznaczać potomstwo jako wielu ludzi w następnych pokoleniach. Ale Paweł, który otrzymał bezpośrednie objawienie od Jezusa. Interpretuje dla nas słowa Boga zapisane w Starym Testamencie i informuje nas, że Bóg informował Abrahama o pojedynczym nasieniu, o pojedynczym potomku, o pojedynczym człowieku i że tym kimś jest Jezus. No dobrze. Ale jak w takim razie Abraham ma być ojcem nie tylko Izraela, ale ma być również ojcem mnóstwa innych narodów, jak zapowiedział mu to Bóg? Skoro Paweł mówi o pojedynczym ziarnie, a nie o wielu. Czy to logiczne pytanie? Na takie domyślne pytanie Paweł odpowiada już kilka wersetów dalej i mówi: Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, co znaczy zanurzeni w Jezusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Oj, to naprawdę niesamowite. Spójrz, zaczyna się od wiary, od uwierzenia Jezusowi i ukrycia się w nim, przyobleczenia się w Jezusa, czego obrazem jest całkowite zanurzenie w wodzie chrześcijańskiego chrztu. I gdy ktoś to zrobi, to z punktu widzenia relacji z Bogiem, nie ma już nas, nie ma już ciebie, nie ma już mnie, jest Jezus, w którym jesteśmy zanurzeni. A skoro jesteśmy zanurzeni w Jezusie, to stajemy się dla Boga synami Bożymi. Tak, synami Bożymi, bo Jezus, w którym jesteśmy ukryci, jest Bożym synem. Rozumiesz? Uprzedzam pytanie. Tak, w świetle Pawłowego objawienia kobieta zanurzona w Jezusie również staje się synem Bożym. Zaraz to zresztą potwierdzimy. Bo właśnie w kolejnym wersecie Paweł wypowiada jedne z najbardziej znanych słów Nowego Testamentu. Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz niewolnika ani wolnego. Nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie. Znasz te słowa, prawda? No dobrze, ale dlaczego Paweł wymienia akurat te trzy charakterystyki osoby ludzkiej przynależność narodową, płeć i stan społeczny? A to dlatego, że dziedzicem w Izraelu mógł być tylko Żyd, mężczyzna i człowiek wolny wszystkie te fizyczne cechy spełnia Jezus, i według objawienia Pawła to on jest tym dziedzicem. Nie jest nim żaden inny Żyd, który spełnia nawet te kryteria. To jest ten jedyny potomek, który uczyni z Abrahama ojca wielu narodów, bo Jezus, jako potomek Abrahama, niejako wchłonie w siebie miliony. Rozumiesz? I dlatego ty i ja, nie będąc Żydami, kobiety nie będąc mężczyznami a jeszcze inni nie będąc wolnymi w ogóle ktokolwiek inny oprócz Jezusa może stać się Bożym synem i dziedzicem królestwa Boga tylko dlatego że wiarą i w chrzcie zanurzyliśmy się w Jezusie w Synu Bożym który wypełnia te wszystkie fizyczne warunki bycia dziedzicem a ponadto jest tym jedynym dziedzicem wybranym przez Boga i tu jest sedno relacji Kościoła i Izraela. Kościół jest ciałem jednego człowieka Żyda, Syna Bożego, który jest fizycznym potomkiem Abrahama. Dlatego i my, zanurzeni w Jezusie, jesteśmy potomkami Abrahama, a Abraham jest naszym Ojcem. Ale uwaga oczywiście my, tak jak Abraham, jesteśmy ludźmi wiary. Ale to nie dlatego jesteśmy potomkami Abrahama, a często tak słyszę. Jesteśmy potomkami Abrahama dlatego, że jesteśmy zanurzeni w jego fizycznym potomku, w Jezusie. I dlatego słowo mówi, że A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. A pamiętasz o tajemnicy, o której mówił Paweł? O tym, że wypowiadając obietnicę o potomku, Bóg miał również na myśli to, że potomek ten jest darem również dla Pogan, ludzi z innych narodów. Musisz wiedzieć, że dla Żydów, których tożsamością była odrębność, wyjątkowość dla Boga i wrogość wobec Pogan, Paweł objawił kolejny, szokujący dla Żydów szczegół tej tajemnicy. Werset ten mówi o Żydach i Poganach. On, Jezus, zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. To słynne słowa o tym, że Żyd i Poganin stają się w Jezusie jednym nowym człowiekiem. Widzisz? Ale czy to oznacza, że z dwojga ludzi robi się jakoś jeden człowiek? Czy oni, ci dwaj ludzie, jakoś spajają się ze sobą? Ależ nie. Żyd zanurzony w Jezusie staje się synem Bożym i Poganin zanurzony w Jezusie staje się synem Bożym, czyli stają się takim samym człowiekiem. W tym sensie są jednym, bo takim samym człowiekiem, a poza tym oboje zanurzeni są w jednym człowieku w Jezusie. Spójrz teraz jeszcze raz na ten tekst. Jezus w sobie samym stworzył tego człowieka, bo Jezus tworzy syna Bożego z każdego, ktokolwiek się w nim zanurzy. Ale wiedząc to, spójrzmy na drugą stronę tej rzeczywistości. Czy to wszystko, co powiedziałem, znaczy, że poganin staje się po zanurzeniu w Jezusie Żydem? Nie. Czy to znaczy, że Żyd przestaje być Żydem? Również nie. Czy to znaczy, że kobieta zanurzona w Jezusie staje się mężczyzną, a niewolnik staje się wolnym? Oczywiście, że nie. Zanurzenie w Jezusie nie zmienia fizycznego stanu człowieka w sensie jego płci, przynależności narodowej czy stanu społecznego. Zanurzenie w Jezusie zmienia stan człowieka w zakresie jego relacji z Bogiem, czyni go uratowanym, zbawionym, czyni go synem Bożym i dziedzicem Królestwa. Ale teraz uwaga! Chcę, aby to wybrzmiało. Używanie tego wersetu w celu dowodzenia, że w Jezusie Bóg znosi różnice narodowe, różnice płci, różnice ról w rodzinie, różnice ról w kościele czy w społeczeństwie jest oczywistym nadużyciem tego wersetu. Mam nadzieję, że jeśli ktoś miał co do tego jakieś wątpliwości, to po tym wyjaśnieniu już ich nie ma. Czy tak? Tak więc na pewnym etapie historii Kościół, który składa się niemal wyłącznie dzisiaj z pogan, został wszczepiony w Izrael poprzez zanurzenie się w Jezusie, Żydzie. A został wszczepiony dlatego, że Jezus jest korzeniem Izraela, jest sednem tego narodu. Dlatego Paweł znowu mówi tak o poganach. Ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. A Jezus z kolei sam przedstawia się w objawieniu Jana jako korzeń Izraela. Spójrz. Ja Jezus wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. No to idźmy dalej. Jak widzicie i jak mówi Biblia, zbawienie pochodzi od Żydów. Chodzi o osobę Jezusa. Jak również Biblia mówi, że Ewangelia w pierwszej kolejności jest dla Żydów. I to dlatego Paweł od Żydów zaczynał głoszenie Ewangelii w każdym miejscu, do którego docierał. Ale czy wszyscy Żydzi uwierzyli Jezusowi i zanurzyli się w nim? Niestety nie. Chociaż pierwszymi wierzącymi byli Żydzi, w pierwszym okresie Kościół był niemal wyłącznie żydowski, a Żydzi napisali Nowy Testament, to potem Kościół stał się mieszany, a potem niemal wyłącznie pogański. Dlaczego tak się stało, to materiał na inny, bardzo ważny film. Teraz zacytujmy znowu Pawła, który objawia kolejny element tajemnicy objawionej mu przez Boga. Chcę wam bracia odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Spójrz teraz jeszcze raz na naszą grafikę. Czy widzisz teraz jeszcze lepiej, że kościół, który nie jest organizacją, a jest żywym ciałem samego Chrystusa, jest jakby częścią Izraela w osobie Jezusa? Jest tą częścią Izraela, która absorbuje w sobie ludzi ze wszystkich innych narodów. Ale ani Izraela nie zastępuje. Jest czymś nowym. Kościół to potomkowie Abrahama, którzy są potomkami Abrahama, przez to, że zanurzyli się w Jezusie, czyli potomku Abrahama, i stali się jak gwiazdy na niebie. A dlaczego tak? A dlatego, że Jezus jest już w niebie, a kościół, ciało Jezusa ma tam swoją centralę, swoją głowę i dlatego jest ciałem niebieskim. Pozwólcie tu na dygresję. Jeśli ktoś podaje Ci adres centrali jakiegoś kościoła i jest to jakiś budynek przy jakiejś ulicy w jakimś mieście, to może to być centrala jakiejś ludzkiej organizacji, ale nie jest to centrala ciała Chrystusowego. Jest tylko jedna centrala kościoła w niebiańskiej Jerozolimie. Na potwierdzenie tego spójrz na te wersety. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. I na ten werset: Bóg nas wraz z Nim, z Jezusem, wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Tak. Póki co jesteśmy jeszcze na Ziemi i mamy wdrażać w naszym życiu i w naszym otoczeniu prawa Królestwa Niebieskiego. Ale uważaj, co teraz powiem: jako członkowie ciała niebieskiego nie prowadzimy walki na Ziemi, nie walczymy z żadnym człowiekiem. Bóg wyposażył nas do walki duchowej z mocami ciemności w okręgach niebieskich. Zdziwiony? Zdziwiona? Spójrz na ten werset. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czy jeszcze nie jesteś pewien, czy jeszcze nie jesteś pewna, że naprawdę ciało Chrystusa jest ciałem niebieskim i że jesteśmy tymi potomkami Abrahama, którzy są jak gwiazdy na niebie? Spójrz na ten werset i kolejną odsłonę tajemnicy. Ja Paweł, abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czy w ogóle znałeś, znałaś ten werset? Czy widzisz, jakie jest zadanie dla ciała Chrystusowego, dla Kościoła? Kościół jest świadectwem nie tylko dla świata. Kościół jest objawieniem mądrości Bożej dla mocy ciemności, które jeszcze ciągle rezydują w okręgach niebieskich. Nasz wpływ, wpływ Kościoła i nasze zadanie sięga daleko poza planetę Ziemia, już dziś. I jeszcze jedna rzecz o Kościele. Lecz Wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego. Do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych. Kochani, to nie jest przyszłość, to realność z listu do Hebrajczyków, czyli z pierwszego wieku naszej ery. Cytuję to dlatego, że wielu szczerych uczniów Jezusa przywiązuje wielką wagę do Jerozolimy, stolicy Izraela. I niech tak dalej robią, bo to jest przyszła stolica świata, ale niech wiedzą, że dla nich, członków ciała Jezusa, tysiąc razy ważniejsza jest ta niebieska Jerozolima. To jest ich stolica, to jest ich przyszły dom to ona ma w ich sercach już teraz zająć pierwsze miejsce, a nie ta ziemska Jerozolima stolica Izraela. No to zakończmy Izraelem. Otóż Izrael jak piasek na brzegu morza przez całą historię stanowił oś podziału na świecie. Przez całą historię część Żydów trzymała się razem, gdziekolwiek byli i nie mieszali się z innymi narodami w myśl słów księgi liczb. Wszak ze szczytu skał go widzę i z pagórków go oglądam. Oto lud, który mieszka na osobności i między narody się nie zalicza. Izrael nie mieszał się z narodami. Ale też fale morza uderzały w Izrael bardziej niż w jakikolwiek inny naród, jaki żył na obliczu Ziemi. Ale choć teraz do czasu nie zanurzyli się jeszcze w Żydzie Jezusie, doczekają się swojego czasu, gdy wszyscy zostaną zebrani w ich ziemi i wszyscy uwierzą w swojego zbawiciela i króla. Posłuchaj Pawła i Izajasza. Żydzi co do wybrania są umiłowanymi ze względu na pra Ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże. Bo oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu, Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich Ojcom, aby ją posiedli. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Spójrz teraz jeszcze raz na naszą grafikę. Tylko razem potomkowie Abrahama, gwiazdy i piasek mają wpływ na każdą przestrzeń wszechświata, w której Bóg realizuje swój odwieczny plan zbawienia. I jak mówi Paweł w liście do Rzymian, w ostatnich dniach zarówno Kościół, jak i Izrael dojdą do swojej pełni, do pełnej gotowości wypełnienia swojego zadania w tysiącletnim królestwie. I z góry uprzedzam, że materiał ten jest dalece niekompletny. Brakuje w nim jeszcze niezwykle ważnego okresu i opisu roli Kościoła i Izraela w Tysiącletnim Królestwie, gdy zarówno Kościół, jak i Izrael będą w swojej pełni. To właśnie w Tysiącletnim Królestwie wypełni się zapis setek wersetów Starego Testamentu opisujących obietnice dla Izraela. Wypełni się również każda obietnica dla Kościoła. Ale zarówno Kościół, jak i Izrael generalnie kontynuować będą swoje role, jakie w tym materiale poznaliśmy. Zapowiadam też niniejszym, że to wspomniane tysiącletnie królestwo opisane będzie w jednym z kolejnych odcinków serii o księdze objawienia. Ale pozwólcie jeszcze na krótkie podsumowanie: otóż Kościół nie zastąpił Izraela. Kościół jest w niego wszczepiony, ma od Boga swój cel i swoje obietnice i swoją pełnię przed sobą. Bóg nie porzucił Izraela, ma dla niego jeszcze wspaniałą przyszłość i setki niewypełnionych obietnic, i również pełnia Izraela jest jeszcze przed nami. Kościół i Izrael są potomstwem Abrahama i mają swoje zadania do spełnienia w Bożym planie zbawienia świata. Zostańcie z Bogiem.